Cześć, dajcie, z tej strony Robert. Wiele osób czekało, ja też, żebyśmy powrócili sobie do cyklu stare, ale jare i dzisiaj rzeczywiście bardzo stare. 2012 rok, Samsung Galaxy S3. I tak, ten telefon ma kilka takich funkcji, do których do dzisiaj iPhone nie ma, nawet najnowszy. I ma taką funkcję, która powstała 11 lat temu i była promowana wtedy, pamiętam, ale dopiero teraz pojawiła się w mniej więcej podobnej formie, jeżeli chodzi o iPhone'a, jest promowana jako super nowość. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do tej sentymentalnej podróży. I tak, to jest dokładnie ta sztuka, którą ja sobie kupiłem w 2012 roku, ona później była u moich rodziców, u mojej gdzieś tam cioci, no wędrowała po rodzinie, finalnie ją znalazłem właśnie u rodziny, że leży sobie odłogiem i wrócimy do tego telefonu. Czy finalnie mamy tutaj oryginalną baterię? Tego nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Znaczy wygląda jak oryginalna, natomiast czy to jest dokładnie ta bateria z tamtego roku? Nie będę się tutaj zarzekał, bo tego nie wiem, no tak jak mówię, telefon nie był cały czas u mnie, więc mógł ktoś po prostu sobie w serwisie gdzieś tam na oryginalną baterię wymienić, tym bardziej, że jak widzicie, nie jest to zbyt trudne. Natomiast telefon działa, ekran działa, głośniki działają, wszystko jakby śmiga, aparat również. Przejdziemy sobie na końcu do tego, jak można ewentualnie reanimować ten telefon, bo on jest mało aktualizowalny tak na dobrą sprawę, natomiast chcę powiedzieć o kilku absolutnie unikatowych funkcjach, które ten telefon miał i dlaczego dla mnie ten telefon był taki wyjątkowy. To był telefon, na którego przesiadłem się bezpośrednio z Samsunga Galaxy S2, a wcześniej miałem Galaxy S1, z którego nie byłem zadowolony, bo wracałem z Xperia chyba X10, jak dobrze pamiętam, która miała znacznie lepszy ekran, nie miała problemu z GPS-em, co było w Galaxy S1, więc S3 była dla mnie po S2, gdzie eksperymentowałem na różnych ROMach, był pierwszym telefonem, gdzie rzeczywiście nic już nie robiłem i to był stokowy soft, taki jaki był i korzystałem z niego, myślę, że no spokojnie ponad rok. Później przeszedłem na S4, jeszcze chyba po drodze był Note, więc telefon naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, oczywiście malutki w chwili obecnej, chociaż sam ekran nie jest jakiś gigantyczny, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj naprawdę gigantyczne ramki. To będziecie gdzieś tam widzieć na zbliżeniach. Telefon działa, co prawda trzeba pamiętać o tym, że mieliśmy tam wtedy tego podłego Exynosa, gigabajt pamięci RAM, więc niezbyt dużo, no powodowało to mniej więcej tyle, że bardzo często te aplikacje się przeładowywały, one nie działały tak super płynnie. Nawet w chwili obecnej widać, że nie zawsze to działa tak rewelacyjnie, mamy 16 GB pamięci wbudowanej, jak mówiłem, gigabajt pamięci RAM. No i ekran, który ma 4,8 cala, jest Super AMOLEDem, ma rozdzielczość 720x1280, czyli takie HD z plusem Gorilla Glass drugiej generacji. Reszta jest plastikowa, bardzo ładne te przeszycia paseczkowe, to mi się w tamtym czasie bardzo podobało, pojedynczy aparat. Tutaj jakiegoś wielkiego wymysłu nie ma, 8 megapikseli ze światłem 2.6, maksymalnie Full HD, jeżeli chodzi o filmy. Przyciski takie bym powiedział klasyczne, oczywiście mamy dotykowe, które się podświetlają, można zmieniać długość podświetlenia, ale jest kilka rzeczy, które jest unikatowe w tym telefonie, taki bez dwóch zdań. Po pierwsze dioda informująca o tym, czy telefon się ładuje, czy są jakieś powiadomienia, czy bateria jest rozładowana, super sprawa, wielu procentów dzisiaj tego nie robi. Telefon był mocno taki mydelniczkowaty, zresztą inspirowany jakimiś tam kamieniami, jak dobrze pamiętam. Natomiast jest kilka funkcji, których do dzisiaj są, powiedzmy, nawet unikatowe, bo mamy bardzo dużo tych takich rozpoznawania twarzy, czyli jak się kładziemy, żeby ekran się nie obracał, coś co chyba dzisiaj też już w ogóle jakby w innych telefonach nie występuje, żeby się nie gasił, to powiedzmy normalna sprawa. Jest system dzielenia okien, coś czego do dzisiaj iPhone nie ma, czyli możliwość podzielenia dwóch aplikacji na ekranie. W 2012 roku to było rzeczywiście coś. Nie mówię, że czysty Android tego nie, znaczy czysty Android na pewno tego nie miał, ale inne nakładki. No takim największym konkurentem swego czasu to chyba było HTC jednak mimo wszystko i ono oczywiście na pokładzie też te funkcje miały. Mieliśmy rozpoznawanie twarzy, ale rozpoznawanie głosem. Jedna i druga forma oznaczona jako mało bezpieczne, bardziej bezpieczny był kod czy hasło konkretne. Ale tych funkcji chcę Wam powiedzieć, że jest kilka. Ktoś, kto pamięta ten dźwięk, tak samo dźwięk odblokowania. Słuchajcie. Piękne czasy, naprawdę. Mam nadzieję, że było to mniej więcej gdzieś tam słychać. Natomiast chcę powiedzieć o kilku funkcjach, które rzeczywiście są bardzo fajne. Bo przede wszystkim mieliśmy NFC jako funkcja taka, powiedzmy, wyszczególniona jako dodatkowa, ale tak na dobrą sprawę głównie chodziło o przekazywanie jakichś różnych plików.
był S-Beam, czyli funkcja, która pozwalała na dotykanie pleckami dwóch urządzeń, przesyłanie plików, kontaktów, co było zaznaczone na ekranie, co było wyświetlone, czyli albo zdjęcie, albo plik, albo muzyka, albo kontakt. Dotykaliśmy się i tam była, jak dobrze pamiętam, taka reklama, że na lotnisku przez szybę, gdzie no, nie można było już przejść, bo jest się za odprawą, tak dalej się żegnasz i przesyłają sobie przez szybę pewny element, jak nie wiem, tam było zdjęcie czy coś, czy muzykę, dwa telefony właśnie. Coś, co teraz jest promowane w Apple, w sensie dotykamy dwoma telefonami, przesyłamy sobie kontakty albo pliki i tak dalej, no super sprawa, tak? W 2012 też jak najbardziej była. Tak jak mówię, mieliśmy sporo takich jakichś funkcji unikatowych, jeżeli chodzi o funkcję ruchu gestów, coś, co może nie jest teraz już tak wspierane, czy w ogóle komunikowane, a nadal jest w urządzeniu, czyli bezpośrednie połączenie, jakieś przesuwanie gestów, przybliżanie, oddalanie w galerii. Dużo rzeczy, chociaż S4 oczywiście wprowadziła znacznie więcej, bo mieliśmy te RGS, czyli to, co mieliśmy nad ekranem, że palec był wykrywany. Też świetne rzeczy swego czasu, szczególnie bardziej pomocne przy takich mniejszych ekranach. Natomiast, tak jak mówię, było tego dużo, odwracanie również, żeby wyciszyć urządzenie, żeby nie odbierać połączeń. Były też funkcje głosowe z S-Voice'em, który można go do dzisiaj wywołać, w sensie jak dwukrotnie naciśnie. Hello. No właśnie, nie ma połączenia z serwerem, jeżeli chodzi o jakby telefon z punktu widzenia usług telefonu albo aktualizacji. Niestety, nie wiem dlaczego, próbowałem na różnych połączeniach i włożyłem kartę SIM tutaj, znalazłem przejściówkę, bo tutaj oczywiście mieliśmy tą pośrednią wersję przez Wi-Fi na różnym szyfrowaniu, niestety nie, ale na przykład Galaxy Store się zaktualizował i tam się na przykład Smart Switch można było zainstalować, żeby przesłać dane albo żeby wgrać jakieś dane, więc generalnie telefon do wykorzystania. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia, to pamiętam, że gdzieś tu był jakiś piksel wypalony, teraz go nie mogę znaleźć, ale wydaje mi się, że był tutaj piksel kiedyś wypalony i to się zdarzyło gdzieś zupełnie na początku. No i druga sprawa jest taka, że z telefonu no, ciężko było teraz korzystać, on jakby umarł na Androidzie 4.3. Ja oczywiście nie logowałem się tutaj swoim głównym kontem, biorąc pod uwagę, że no, jakby nie ma tutaj aktualizacji zabezpieczeń i tak dalej, nie jest to specjalnie bezpieczne, więc wolałem nie ryzykować. Zalogowałem się innym kontem, natomiast nadal był problem taki, że nie można było dostać się do sklepu Play, w sensie nie można było nic zainstalować, jakby zobaczyć jakie są aplikacje i tak dalej, żeby zobaczyć jak faktycznie można było wykorzystać ten telefon. Jedyne co, to w Galaxy Store pewne rzeczy można było zainstalować, ale tam raczej jest mniej rzeczy. Te, które są zdublowane ze sklepu Play, raczej się tam nie pojawiają albo w bardzo małej ilości. Natomiast znalazłem jakiś poradnik, że tam się zmieniły usługi Google Play w tym czasie między Androidem 4.2 a 4.4 i niestety bardzo dużo sklepów zostało jakby kolokwialnie rzecz umarło, powiedzmy, na tym etapie i było trzeba po prostu zrobić coś takiego, że wgrywasz po prostu nowszą wersję sklepu, ale odpowiednią. W sensie to nie mogła być dowolna, na przykład nie mogła być z Androida 5.0, bo wtedy automatycznie na przykład coś by tam nie działało. Więc znalazłem tą wersję po, nie wiem, pół dnia szukania i zainstalowałem ją. Ja nie będę podawał konkretnego źródła, bo nadal to jest moim zdaniem niebezpieczne i bym tego nie sugerował. Natomiast jeżeli chcemy coś tam zainstalować sobie i sprawdzić, jakie aplikacje w ogóle możemy zainstalować jeszcze na tym telefonie, no to to trzeba zrobić. Więc ja podaję wersję w opisie, którą ja zainstalowałem. Robicie to oczywiście na własną odpowiedzialność. No dobra, poaktualizowałem co się dało i jak to w chwili obecnej wygląda. W sensie nadal nie jest to najnowsza wersja sklepu, więc część aplikacji jest zaktualizowanych mniej więcej do poziomu 2017 roku. Nie wszystkie aplikacje w ogóle są widoczne, bo YouTube w ogóle nie wyskakuje. Pewno można sobie zainstalować znowu z APK, ale nie wiadomo czy to pójdzie. Mapy Google na przykład w ogóle uruchamiają się, lokalizują cię, nawet pokazuje, powiedzmy, układ ulic, ale widać, że jest to układ ulic, powiedzmy, no właśnie, z 2017 roku mniej więcej i po chwili wyskakuje komunikat, że hej, ale to nie jest najnowsza wersja i nie możesz z tego korzystać, możesz korzystać z Chroma. I w Chromie to się ładuje, działa, lokalizuje, więc jakichś gigantycznych problemów nie ma. Masę aplikacji jednak mimo wszystko nie ma. Instagram jest, można go odpalić, natomiast nie logowałem się, mówię, no niespecjalnie to jest bezpieczne, mam jedno konto na Facebooku, więc nie będę ryzykował. Facebook Lite jest tylko, jeżeli chodzi o inne takie streamingowe usługi, to raczej nie bardzo.
Więc tak na dobrą sprawę wszystko moglibyśmy robić z poziomu przeglądarki. I część rzeczy działa, część rzeczy działa gorzej albo w ogóle. W ogóle telefon jest dość mocno ociążały, biorąc pod uwagę, że on ciągle coś tam sobie w tle aktualizuje, bo nagle mu się jakaś aktualizacja pojawi. I to nie jest tak jak w dzisiejszych czasach, że o, jest aktualizacja, klikasz i ciach, 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 10 sekund, czy 15, czy pół minuty nawet na gorszym sprzęcie i jest. On potrafi aktualizację aplikacji 20-30 MB robić, nie wiem, no pół godziny. Więc widać, że po prostu nie do końca mu to wszystko pasuje, jeżeli chodzi o obecny software w dzisiejszych czasach. Nie może się odnaleźć i zajmuje mu to strasznie dużo czasu. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, bo jakby w kontekście dzisiejszych smartfonów, gdzie tam powiedzmy heheszkujemy sobie, że o, iPhone się tu przegrzewa, tu tam poprzednie Samsungi na Exynosie się przegrzewały, to oczywiście też mamy Exynos Sam, natomiast mam wrażenie, że telefon jest na limicie wydajności, jeżeli chodzi o temperatury, bo bateria też bardzo szybko spada. Natomiast on jest nadal, bym powiedział, tylko delikatnie ciepły, nawet nie gorący. Więc ta termika w tamtych czasach wyglądała chyba zupełnie inaczej. I widać, że telefon już po prostu jakby ogranicza swoją moc przetwarzania, a naprawdę jest no, taka temperatura mocno pokojowa, nic więcej. Telefony w tamtych czasach się specjalnie nie grzały, szczególnie te powiedzmy plastikowe. Ale i tak jest wielkim osiągnięciem, że ten telefon nadal działa, że ten ekran nadal świeci i nie ma jakichś, nie wiem, wielkich, gigantycznych problemów. W sensie kolory są nadal spoko, jasność oczywiście maksymalna jest słabiutka, ale działa to. No i na końcu chciałbym powiedzieć jeszcze o aparacie. No bo aparat no nie był wybitny, chociaż ja mam jedno zdjęcie, które uważam, że do dzisiaj jest naprawdę bardzo dobre. Jak je znajdę, mam nadzieję, że tak, to je wrzucę tutaj i uważam, że nadal to wygląda całkiem nieźle. Natomiast tak jak mówię, wideo Full HD, więc możemy sobie je odpuścić, natomiast jeżeli chodzi o selfiaka, to sobie zróbmy, no jest. Teraz, o, to jest taki poziom laptopów, bym powiedział, mniej więcej. Ale jakby, bo robiłem sobie jakieś kilka przykładowych zdjęć już, zastanawia i tak szokuje trochę, że dotknięcie spustu migawki powoduje, że automatycznie od razu jest zrobione zdjęcie. Więc cyk, cyk, super szybko. Ale to przed sobą to... O, teraz dłużej, bo musiał wyostrzyć, a tutaj jest jednak przed nami ciemnia. Więc różnica jest gigantyczna, ale mimo wszystko fajnie się to wspomina. W sensie, no wiadomo, pojedynczy głośnik, on rzęzi i tak dalej, ledwo tam działa to wszystko i w ogóle i widać, że telefon już jest mocno styrany. Natomiast gdyby ktoś chciał jako, powiedzmy, nawet takie urządzenie, które będzie odtwarzało chociażby muzykę, bo widziałem, że Deezera na pewno można tutaj i YouTube Music. Chociaż też nie najnowsze wersje, więc nie wiadomo, czy się nie zaczną sypać. To myślę, że taki smartfon nadal do wykorzystania, chociaż z mikro USB 2.0. Wiem, że część osób wrzucała jakieś nawet Androidy 7, 8 i tak dalej w jakichś tam wersjach takich rootowalnych i tak dalej. I to działa i część osób mówi, że nadal do wszystkich funkcji im wystarcza, więc jest to jakaś tam alternatywa. Natomiast to jest telefon, od którego tak na dobrą sprawę dla mnie wszystko się zaczęło i jest to piękna historia. Bateria leci w oczach, bo jak zaczęliśmy nagrywać, mieliśmy 60%, kilkanaście minut i mamy 48%, więc rzeczywiście no, wytrzyma on maksymalnie na godzinę w chwili obecnej. Możliwe, że jest to właśnie ta oryginalna jeszcze bateria. Dziwnie, że nie spuchła i nie wybuchła, a że urządzenie też działa całe, więc to też jest na pewno duży plus. Fajne telefony, fajne czasy to były, mnie się to podoba, w ogóle nadal ten szlif, ten taki podświatło, jak widzimy w tym urządzeniu, które i tak jest porysowane dość mocno, ale ten szlif nadal widać i wygląda to naprawdę absolutnie kapitalnie. A, jeszcze jedna rzecz, jedna gigantyczna zawiedziona nadzieja, jeżeli chodzi o to urządzenie. Ja pamiętam, jak ten telefon był promowany, w momencie, kiedy on wchodził do sprzedaży, była kampania, że będzie, ja nie pamiętam, jak się nazywało, Visa Pay, chyba coś takiego, że to będzie telefon pierwszy, który będzie obsługiwał Visa Pay, czy tam płatność ogólnie Visa, tylko dla kart Visa. I niestety to finalnie w ogóle nie wyszło. Niestety finalnie to w ogóle nie wyszło i pierwszą możliwość płatności zrobiłem na tym telefonie wtedy, no może to był 2013, już nie pamiętam, ale pierwszą płatność zrobiłem, natomiast było to zrobione przez T-Mobile, bo T-Mobile wprowadziło taką usługę, że jak masz specjalną kartę SIM, chociaż nie miało to sensu, no bo karta SIM i tak nie nadaje jako NFC, więc korzystaliśmy z NFC wbudowanego z telefonu, ale musiała być specjalna karta SIM, która miała włączoną specjalną usługę,
gdzie mogłeś robić sobie, to był portfel T-Mobile czy coś takiego, już nie pamiętam, to naprawdę dawno temu było. W każdym razie wtedy rzeczywiście pierwszy raz zapłaciłem w swojej historii telefonem w sklepie. Długo przed tym, zanim pojawiło się w ogóle Android Pay czy Google Pay u nas w kraju. Więc bardzo fajna historia. Dużo miłych i ciekawych wspomnień, jeżeli chodzi o to urządzenie. Jeżeli wy takie macie, to dajcie oczywiście znać. Na chwilę obecnej ciężko było znaleźć ten telefon, nawet w Komputroniku, ale prawda jest taka, że jeżeli jesteście zainteresowani nowymi SK-ami, no to podrzucam link w opisie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.